my! Piąty dzień treningów, powrót do grania w piłkę łatwy czy trudny? Jak się wraca po no, krótkim, nie krótkim, ale jednak rozbracie z piłką? Nie, chyba normalnie, nie ma jakiegoś czegoś, że są jakieś utrudnienia czy coś. Wiadomo, że ten okres nie był jakiś urlopowy, nie był jakiś długi, dlatego wydaje mi się, że nie ma z tym problemów. Trochę warunki dzisiaj przeszkodziły w jakimś takim normalnym trenowaniu, ale myślę, że jest wszystko okej. No na pewno każdy gdzieś tam czuł ten gut piłki i fajnie jest znowu potrenować i przede wszystkim spotkać się znowu wszyscy razem i czuć tą atmosferę. Oczywiście, że fajnie. Tym bardziej, że przerwa był prawie 4 tygodnie i każdy, który kocha piłkę, to na pewno to brakuje. Ale cieszę się, że zaczynaliśmy trenować i wiadomo, że nasz cel teraz jest się przygotować jak najlepiej do sezonu. Zaśnieżone boisko, trudniej z przyjęciem piłki, trudniej z dokładnym dograniem, ale jednak gra w piłkę sprawia przyjemność. No, rzeczywiście warunki się były ciężkie, ale mieliśmy bardzo przyjemny trening, bo w formie gier i myślę, że warunki trochę przeszkadzały, ale nie aż tak bardzo, żeby gdzieś tam nie cieszyć się tym treningiem. Ten rok nie możemy narzekać, bo mimo wszystko pogoda nie jest tak najlepiej, ale mi ugodzi kiedyś i trzeba się cieszyć, że my jesteśmy zdrowi i mamy siłę do treningu, mamy wszystkie dobre warunki i no, trzeba po prostu się cieszyć. Nie można w jakiś sposób się poddać tej pogodzie, bo wiadomo, że no, mamy taki klimat, jaki mamy i tak naprawdę dopiero dzisiaj jest jakiś pierwszy śnieg, wiadomo, że różnie z tym bywało, czasami było gorzej, ale nie, no, całą jednostkę trzeba odbyć, wiadomo, że nie za wygodnie i za ciekawie dla wszystkich, ale najważniejsze jest, żeby się to odbyło. Za chwilę wyjazd na obóz do Pogorzelicy. Tam mogą być podobne warunki jak rok temu. Dużo biegania, dużo raczej przygotowania fizycznego, mało grania w piłkę. To chyba ten najmniej wyczekiwany okres. Nie, no wiadomo, że jest to jakiś taki bardzo intensywny obóz i okres, ale tak wygląda to co roku i wiadomo, że każdy z nas się w jakiś sposób na to nastawia i wiemy, że będzie to ciężka praca, no ale no, bez tej pracy nie ma co liczyć na jakieś dobre wyniki, dlatego wydaje mi się, że nie ma z tym żadnych problemów i jedziemy tam po to, żeby pracować i każdy ma o tym świadomość. No dalej, no to będzie taki ten w sumie najgorszy okres. Dużo pracy przed nami, ale po to tam jedziemy, żeby później jechać do Turcji i jeszcze raczej trenować z piłkami, niż biegać gdzieś dookoła czy po plaży. Ten okres przygotowany jest bardzo ważny okres dla mnie. Ja muszę bardzo mocno trenować i przygotować tak jak i wszystkie. No wiadomo, że później jak sezon, liga zaczyna się, trzeba trochę kontrolować to wszystko, ale teraz jest czas prasa, twarda prasa i no, chętnie jest tak jak i zawsze i warunki klubu daje nam warunki super do treningu i trzeba to korzystać.